Siema, mam dla Ciebie zlecenie. Siedzisz? Jeśli nie, to usiądź. Teraz króciutkie intro, a ty w tym czasie masz 8 sekund, żeby kliknąć lajka like dla Spotifyka, zostawić suba dla YouTube'a. To pomoże mi zapraszać gości, którzy na te suby i na lajki like patrzą. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Najpierw pozwolę sobie przeczytać w całości bez komentowania, a skomentuję je za chwilę, bo komentować jest co, choć ogłoszenie nie jest długie. Piotrek Master SEO, w grupie copywriter poszukiwany pisze tak: Zlecę pisanie tekstów na bloga w temat księgowości, podatkach za pomocą narzędzi AI. Przeredagowywanie istniejących artykułów w sieci. Cena 5 zł za 1000 znaków, ilości hurtowe. Wszystkie teksty będą wprowadzane do bloga WordPress. Przez zleceniobiorcę, faktura VAT lub rachunek do umowy. I jeszcze dodam, bo Justyna Walczyk napisała, że 5 zł za redagowanie po AI to jak dla mnie głodowa stawka. Na co zlece, zlecenie Na co ogłoszeniodawca napisał, to znaczy, że nie umiesz obsługiwać takiego narzędzia i nie masz pojęcia o możliwościach AI. Na co odpisał Jakub Słowik, że ktoś, kto umie, nie będzie tego robił za 5 zł. I bardzo dobrze Jakub odpisał. Teraz co teraz do treści samego ogłoszenia. Polskie znaki to ja powstawiałem, więc jak, jak czytałem, także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, temat księgowości podatków za pomocą narzędzi AI, które nie są w stanie odgrzebać. W sumie to inaczej, nawet powiedziałbym, że ludzie, którzy tworzyli ustawę o VAT aktualnie nie do końca rozumieją jak działa rozliczanie VAT- u ta ustawa się tak już skomplikowała te wszystkie przepisy, że ludzie którzy ją utworzyli nie do końca to rozumieją. Urzędnicy urzędu skarbowego nie do końca to rozumieją. Doradcy podatkowi i księgowi, którzy robią to od 20, 30 lat, bardzo często mówią to zależy albo nie wiem, albo trzeba wystąpić do urzędu skarbowego z prośbą o interpretację indywidualną, bo nie wiemy. To jest tak skomplikowany temat. I teraz weźcie AI, żeby napisał jakiś tekst aktualny o podatkach. Ja tu polecam posłuchać Kuby Chmieleckiego, miałem z nim odcinek. Kuba jest głównym księgowym, zajmuje się też copywritingiem z tych tematów. Ewentualnie również można sprawdzić odcinek z Elo Markowską, która też jest po ekonomii i była księgową. Można sobie posłuchać, co oni mówią i jak trudne tematy to są. No i teraz weźcie sobie... Weźcie sobie do tego AI. I to jeszcze ilości hurtowe, czyli nie będziesz mieć czasu sprawdzić, bo ilości hurtowe trzeba powiedzieć w ogłoszeniu. Ilości hurtowe to znaczy, że będzie dużo roboty, to znaczy, że będzie dużo pieniędzy, ale że to będzie w przeliczeniu na stawkę godzinową jakiejś poniżej minimalnej krajowej, to już nikogo nie interesuje. No bo w sumie, co to, jakie to ma znaczenie, że to wypluje AI? Przeradagowywanie istniejących artykułów w sieci. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to znaczy, to ja już tłumaczę, to się, to się nazywa plagiat. W najczęstszym stopniu to nazywa się po prostu plagiat, czyli to 10-15 lat temu w SEO to się nazywało parafrazowanie albo teksty synonimizowane. Czyli nie wiem, jeden tekst i maszynka to wypluwała na 500 tekstów, i na 500 stron to szło pod 500 linków dla 500 stron. I tak to kiedyś wyglądało. I ktoś chce tutaj zrobić to samo. Wszystkie teksty będą wprowadzane do bloga na WordPressie przez zleceniobiorcę, czyli nie tylko masz wypluć ten tekst z AI. I sprawdzić, czy był poprawny, chociaż w sumie tego ogłoszenie nie mówi, ale masz wypluć ten tekst z AI w stopniu zadowalającym zleceniodawcy, bo idę kurwa o zakład, o każde pieniądze, że on będzie miał takie wymagania co do jakości tego tekstu: takie wymagania, że za 50 zł, za 1000 znaków nie ma takich wymagań. Idę o zakład. No ale dobra, wracając do tego WordPressa. Nie tylko wypluwasz tekst, ale jeszcze wrzucasz go na WordPressa, czyli dodatkowo, nie wiem, 5-10 minut, no bo przecież trzeba nagłówki poustawiać. I, I paragrafy, i, te, i te, tego typu rzeczy. 5-10 minut do każdego tekstu w ilościach hurtowych musisz poświęcić na to zlecenie za 5 zł za 1000 znaków. To jest po prostu absurd. Po prostu to jest absurd. Jeszcze ma tu czelność się pucować w komentarzach, że, że jak umiesz, że, że, że jeżeli stawka 5 zł za 1000 znaków nie jest dla ciebie zadowalająca, to znaczy, że nie umiesz, nie, że, jak, że jak nie napiszesz dobrego tekstu z AI. To nie umiesz go obsługiwać. No, kurde, jeżeli zleceniodawca umie go obsługiwać, to niech się obsłuży sam, że tak powiem. To tyle na temat tego, tego ogłoszenia. A teraz, a teraz porozmawiamy o tym, dlaczego nadal istnieją ludzie, którzy płacą 5 zł za 1000 znaków i dlaczego istnieją ludzie, którzy te zlecenia biorą. No i dobra, pierwsza najważniejsza kwestia dlaczego nie ma sensu się na to oburzać. Nie ma sensu, dlatego że to niczego nie zmieni. Równie dobrze możemy się oburzać na to, że są oszuści, na to, że, są, że politycy nic nie robią, na to, że są dziury w drogach. Możemy się oburzać na wszystko. Znajdź sobie dowolną rzecz, która cię denerwuje na świecie, możesz się na nią oburzać, ale dopóki nie pójdziesz i nie zatkasz tej dziury w drodze, dopóki nie weźmiesz polityka za mordę i nie zmusisz go do roboty, dopóki nie złapiesz tego oszusta i nie udowodnisz mu winy i nie wsadzisz go do więzienia, nic się nie zmieni. A nawet jeżeli wsadzisz tego jednego oszusta do więzienia, co mnie to nie jest tak daleko od polityków, ale to nieważne. Nawet jeżeli wsadzisz tego jednego oszusta do więzienia, to na jego miejsce wyjdzie dziesięciu, którzy są uzbrojeni w nowoczesną technologię. To nie jest tak, że AI jest tylko dla copywriterów czy dla SEO-owców. Oni też mają AI. Robią twarze, robią deepfake'i, podrabiają głos po to, żeby dziecko zadzwoniło do rodzica z prośbą o kasę albo z prośbą o dane do karty, bo musi za coś zapłacić. Albo z żądaniem okupu. 50 tysięcy była taka historia chyba w Arizonie. To się dzieje. I czy, czy fakt, że, że nasze oburzenie tego nie zmieni, to znaczy, że my mamy przestać działać? Nie. Oburzenie to nie jest działanie. Oburzenie to jest po prostu, żeby ci wyjaśnić, jedyne, jedyne, jedyna osoba, której robisz krzywdę, oburzeniem jesteś ty, bo oburzenie to jest stres. Twój stres. Zleceniodawca się tym nie stresuje, że ty się oburzasz. Ten, kto weźmie to zlecenie, bo na bank ktoś weźmie to zlecenie, też się tym nie oburza. Nie, on potrzebuje tych 5 zł za 1000 znaków w ilościach hurtowych, bo potrzebuje tego na chleb. Ale ta osoba się tym nie stresuje. Ta osoba się stresuje pewnie czymś innym, tym na przykład, żeby dostać hajs na czas. Miałbym co do tego wątpliwości. Niedawno nagrywałem odcinek o Tomaszu Furze, który pisał teksty specjalistów. To są takie rzeczy. Także nie ma się co stresować, bo stres robi krzywdę tylko Tobie. Stres to jest stan zapalny i cały szereg innych problemów zdrowotnych. Z tego się bierze. Stres jest, jak poczytasz, czynnikiem ryzyka praktycznie we wszystkich schorzeniach. Kiedyś nie mieliśmy tyle stresu i kiedyś nie było tylu nowotworów. Faktem, że ludzie żyli krócej, bo jak chorowali na zapalenie płuc, to umierali, ale nie było tylu nowotworów, nie było tyle syfu, więc po co Ty masz sobie dokładać zmartwień, dlatego, że ktoś jest debilem? Oburzanie się na cudzą głupotę to jest no, też głupota. Nie, nie jesteś głupim człowiekiem. Nie oburzaj się na takie rzeczy, możesz wiesz... Ja napisałem komentarz i właśnie w tym, w tym tonie, żeby, że nie ma sensu się na to oburzać, bo nasze oburzenie niczego nie zmieni. Ten zleceniodawca i tak będzie szukał kogoś za 5 zł za 1000 znaków. I skoro przy tym jesteśmy, kto daje zlecenia po 5 zł? Żeby była jasność, jest odcinek u mnie z Pawełem Gontarkiem. Tutaj się będzie wyświetlała karta. I Paweł Gontarek, zdarza mu się zlecać treści po 2,50 za 1000 znaków. I mało tego, to są dobre treści. Ale Paweł nie robi czegoś takiego, że przychodzi do niego człowiek, a Paweł do niego 2,50 zł za tysiąc znaków, nie? Bo jak nie to rozmawiamy i mam 10 kopików na Twoje miejsce na Good Content. Tylko on pyta ile? I ktoś mówi mu 2,50 zł za tysiąc znaków i on mu to zleca. Jeżeli jest dobre, to bierze. No głupoto byłoby nie wziąć. A jeżeli to nie jest dobre, to ten ktoś pisze jeden tekst i do widzenia. I tyle. Ale to jest wola tego człowieka. To To jest jedna rzecz. Ale ktoś, kto zleca po 5 zł za 1000 znaków, najprawdopodobniej po prostu chce kogoś wyzyskać, chce się na kimś dorobić i to jest tyle. Tu nie ma mowy o jakichś dobrych intencjach. To nawet powiedziałbym, że można pomyśleć, że ktoś jest oderwany od rynku, że nie zna realiów rynkowych, ale myślę, że ten ktoś dobrze zna realia rynkowe i dobrze wie, że znajdzie się ktoś, kto będzie pisał po 5 zł za 1000 znaków. Problem w tym jest, że ktoś się znajdzie. Właśnie jakby wszyscy omijali takie zlecenia, no to prawem popytu i podaży cena pójdzie do góry. No bo człowiek, jeżeli ma zlecenie do dowiezienia teraz i szuka kogoś za 5 zł i nie znajdzie, a czas się kończy, no to musi dać więcej. To jest tak jak ze sprzedażą domu, na przykład teraz oglądam, że jeżeli możesz poczekać, to stawiasz sobie taką cenę, jaką chcesz dostać, i czekasz, aż ją dostaniesz. A jeżeli potrzebujesz hajsu na już, i, i tak jak mój były szef, że sprzedajesz chałupę, bo wierzyciele do ciebie stukają i kupuj, kupisz sobie mieszkanie w mniejszym mieście, a, a kasę z domu użyjesz na spłatę długów, no to ci się spieszy i spuszczasz wtedy sceny. Ja on tam dobrze spuścił sceny, wtedy pamiętam. Na tej zasadzie prawo popytu i podaży. Zlecenia za 5 zł, za 1000 znaków dają ludzie, którzy zawsze będą dawać zlecenia. Za... Ich nie interesuje to, żeby dostać coś dobrego. Nie interesuje ich to, żeby mieć dobrze opłacanego, zadowolonego specjalistę. Nie interesuje ich to, żeby mieć kogoś, kto kuma, kto ogarnia, kto da jakąś wartość dodaną. Oni po prostu potrzebują mieć robola. To jest taki typ człowieka, który będzie czekał 50 lat, aż gdzieś komuś się coś w głowie popierdoli i nowiłśkę Lamborghini zechce sprzedać za 20 tysięcy, i on wtedy tam będzie, żeby to Lamborghini kupić. To jest taki typ człowieka. Pytanie brzmi, czy my chcemy z takimi ludźmi współpracować? I odpowiedź brzmi nie. Kolejne pytanie brzmi, czy tacy ludzie przestaną przychodzić? I też odpowiedź brzmi nie. Tylko my powinniśmy przestać na nich zwracać uwagę, bo to jest nasz, nasz własny niepotrzebny stres. Takiego człowieka nie obchodzi dobrze, takiego człowieka obchodzi tanio. Gdyby mógł, to dałby za 3 złote. Nie wiem, dlaczego dał za 5 chyba dla Bejtu. I żeby tu nie było, że, że ktoś nie ma pieniędzy, a próbuje ciągnąć biznes, bo ma nie wiem, sklep e-commerce i ten sklep e-commerce cienko wszędzie i dlatego szuka za 5 złotych, bo nie może więcej dać. To nie jest ten przypadek. Jeżeli ktoś ma e-commerce i ten e-commerce cienko wszędzie i nie masz kasy, to uwierz mi, teksty za 5 zł, za 1000 znaków nie uratują jego biznesu. Szczególnie jeśli to są ilości hurtowe. Tu najprawdopodobniej, nie wiem, mam teorię, najprawdopodobniej chodzi o to, że ktoś sobie stawia zaplecze pod to, żeby sprzedawać linki, potrzebuje dużo treści w krótkim czasie, w miarę przyzwoitych, dlatego tyle płaci, bo postawienie PBNA to jest bardzo duży koszt, bo tam jeżeli masz 100 podstron stron po 5000 znaków na podstronę, to masz 500 tysięcy znaków, policz sobie po 20 zł, to masz dychę. No a dychy nie chcesz dać, bo jeszcze oprócz tego masz linki do tego dokupić, masz kupić domenę, masz kupić hosting, kupa rzeczy. Więc content w PBN-ach, krótkie, krótkie słowo wyjaśnienia, czym jest PBN. PBN to jest taka strona, Private Blog Network, która jest na własność agencji SEO na przykład, z której ta agencja daje linki swoim klientom, żeby klienci szli w górę w Google. PBNy mogą być dobre, PBN-y mogą być złe. O PBN-ach bardzo dobrze rozmawiał Tomasz Jeska w podcaście Senuto z Damianem Sałkowskim. Tutaj będzie karta. Link pojawi się również w opisie. Więc postawienie takiego PBN-a to jest koszt właśnie od 5 do 10 tysięcy złotych, można nawet więcej. Dobre zaplecze. Dobre zaplecze kosztuje kupę kasy. Co widać na przykładzie chociażby rankomatu, który ma kilka zapleć, na przykład ubezpieczamy auto.pl, automowa.pl. Ubezpieczenia online.pl to są kolosalne pieniądze. Tam co roku idą kolosalne pieniądze. Więc to tyle kosztuje. Nie dziwię się, że ktoś chce zrobić to po kosztach, ale czy zrobi to dobrze, szczególnie w tak trudnym temacie? Pewnie nie. Więc my powinniśmy jako copywriterzy przejść obok tego obojętnie i po prostu pozwolić temu projektowi zdechnąć. Także nie, nie jest to ktoś, kto klepie biedę i szuka taniej, bo nie ma więcej. To jest ktoś, kto po prostu szuka taniej, żeby. Ornąć kogoś na te, nie wiem, złotówkę za 1000 znaków, bo przy ilościach hurtowych okaże się, że to jest całe 12 złotych i zarobi 12 złotych na, na cudzej pracy. To, to jest tego typu sytuacja. Następnie, kto bierze zlecenia za 5 złotych i dlaczego bierze zlecenia za 5 złotych? Desperaci, ludzie, którzy mają różne gardle i wezmą zlecenie choćby za złotówkę, za 1000 znaków, żeby tę złotówkę po prostu dostać. I ja tego naprawdę nie oceniam, bo sam byłem kiedyś w takiej sytuacji, że wziąłbym każdą złotówkę za każdą pracę. Więc to jest trudna sytuacja i po prostu pozwólmy tym ludziom robić swoje. Druga grupa osób to początkujący, którzy po prostu nie wiedzą, ile mają wziąć, ale też powinni wiedzieć, że 5 zł za 1000 znaków, nawet na początek, to jest trochę mało. Trzecia grupa to są kanciarze, którzy ten tekst i tak wysrają z AI i mają to w dupie, czy on będzie dobry, czy nie będzie dobry, bo jest taka, jest taka grupa osób na Facebooku, którzy. <laughs> teksty z AI i mówią, że one nie są z AI, kiedy sprawdzałem i są z AI, pozdrawiam Mariola. Więc to jest, ta, to jest trzecia grupa, i to, to jest grupa, to albo desperat, to jest ktoś, kto to zlecenie weźmie najprawdopodobniej. I ostatnia grupa to są dobrzy ludzie, którzy nie znają swojej wartości, i o nich chciałbym teraz przez chwilę pomówić, dlatego że ktoś może się zastanawiać, dlaczego ktoś, kto jest dobry, pisze po 5 zł za 1000 znaków, i odpowiedź jest bardzo prosta: oni jeszcze nie wiedzą, ile są warci. Ale się dowiedzą. Miałem takiego kolegę w pracy, gościu z, gościu z pochodzenia z Wenezueli, mieszkał w Ekwadorze, on nie zarabiał dobrej kasy, ale zaczął dodawać dwa do dwóch, że jest najlepszym człowiekiem w zespole, a wszyscy zarabiały mniej więcej tyle samo, więc wydawało mu się to nielogiczne, że on zarabia tyle samo, a nawet mniej niż niektórzy nowo zatrudnieni ludzie. I po prostu z tym przyszedł i powiedział, że słuchajcie, dacie mi X, albo się żegnamy. No i dostał, no nie X, tam chyba 80% X, ale dostał więcej niż miał. To jest właśnie ten człowiek, który prędzej czy później skuma, że robi dobrą robotę i bierze za to mało kasy, bo będzie widział kogoś, kto robi chujową robotę i bierze za to dużo kasy i doda dwa do dwóch. Dodatkowo, żeby robić dobre kopie, żeby pisać dobre teksty, trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć umiejętności i intelekt. Ktoś, kto jest głupi, nie doda dwa do dwóch. Ktoś, kto nie ma wiedzy, nie napisze dobrego tekstu. Ktoś, kto nie ma umiejętności, też nie napisze dobrego tekstu. Więc te trzy czynniki, te trzy warunki muszą tutaj zostać spełnione, żeby ta osoba. Wygrzebała się z tego koszyka zleceń po 5 zł za 1000 znaków. I teraz zbliżając się do podsumowania, co ty powinieneś lub powinnaś zrobić jako copywriter, widząc takie zlecenie? Odpowiedź jest jedna. Olać. Naprawdę, olać. Nic nie zmienisz. Ani nie zmienisz mentalności tego zleceniodawcy, ani nie zmienisz mentalności ani sytuacji życiowej osób, które biorą to zlecenie. Nie masz tutaj nic do zrobienia. Chyba że jesteś adminem tej grupy. I możesz to zlecenie zrzucić z rowerka, to wtedy to zrób, żeby ktoś później nie musiał się z tym zleceniem użerać i żeby zleceniodawca też dostał sygnał, że tak łatwo to nie będzie. Ale ty, jeżeli chcesz zarabiać więcej hajsu, jeżeli chcesz dostawać dobrze płatne zlecenia, to po prostu takie zlecenia olewaj. Ja wchodzę w komentarze przy taki, pod takimi zleceniami po prostu dlatego, że lubię gówno burzę. Nie wiem dlaczego lubię gówno burzę, może to jest mentalność chłopa ze wsi, po prostu u nas plotki to są wiecie... No. Na porządku dziennym, że co tam u kogo się stało, kto wciąży, ciąży, kto, kto się hajta, kto wyleciał ze szkoły, kto wyleciał z pracy. Nie wiem, może tym przesiąkłem, może się kiedyś z tego wyleczę, może się z tego nie wyleczę. Jeżeli bym się z tego wyleczył, nie nagrywałbym tego odcinka i, i nie powiedziałbym, kto bierze zlecenia za 5 zł i kto te zlecenia daje, więc myślę, że jakaś wartość z tego wynikła. A jeżeli mocno chcesz wiedzieć, jak zarabiać więcej hajsu w copywritingu, to w opisie pod tym odcinkiem jest link do mojego bezpłatnego kursu na temat tego, jak zarabiać więcej hajsu. 4 godziny solidnego materiału, 150 osób już go przerobiło. Możesz być 151. Dzięki niemu myślę, że na zlecenia za 5 zł, za 1000 znaków nawet nie spojrzysz. W tym odcinku to jest tyle. Jeżeli znasz kogoś, kto zastanawia się, dlaczego zlecenia za 5 zł się pojawiają, to podeślij mu ten odcinek, może mu to wyjaśni. Jeżeli ty bierzesz 5 zł za 1000 znaków, to mam nadzieję, że po tym odcinku przestaniesz tyle brać. Jeżeli dodajesz komentarze pod takimi zleceniami, narażając się na bana na grupie, bo stawek nie można komentować, to mam nadzieję, że przestaniesz i że będziesz od tego zdrowszym człowiekiem. A jeżeli chcesz mi zrobić ogromną przyjemność, to kliknij lajka like dla Spotifyka, zostaw suba dla YouTube'a, niech ten kanał rośnie, niech więcej osób się dowie, dlaczego 5 zł za 1000 znaków to gówniana stawka i dlaczego takich zleceń nie warto brać. Zapraszam do kolejnych odcinków. Siema.